Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie robimy w końcu coś nowego. Ale że Paweł, że do komentarii wraca? Shut the fuck up! Nie! Dzisiaj obejrzymy sobie nowy program, którego jeszcze na moim kanale nie oglądaliśmy nigdy. Program, który nazywa się Idealna Niania. Bo najwyraźniej taki program był potrzebny, no. The more you know. Jeżeli zadajecie sobie pytanie, dlaczego tego programu jeszcze nie komentowaliśmy na naszym kanale, to jest związane z tym, że ten program należy do telewizji TVN. A TVN ma to do siebie, że bardzo lubi banować youtuberów za wykorzystywanie ich materiałów. I na przykład Naruciakowie usunęli prawie pół kanału. Więc proszę docencie to, jakie dzisiaj ogromne ryzyko podejmuję nagrywając ten odcinek. Ale nie, tak serio, TVN, no weź mordeczko Ryjku, no ja tam kiedyś dla was pracowałem, to weź tak po znajomości tam załatw, żeby nie było tego bana. Dobra, no weź Ryjku, no weź odpuść. A co ty, no, staremu kumplowni załatwisz. Ciekawostka, z tą pracą tutaj nie zmyśliłem, ja naprawdę kiedyś w TVN nie pracowałem. Stefan, ja serio mówię, lepiej nie bawić się tego odcinka, bo ja znam wasze wszystkie sekrety. Więc bez zbędnego przedłużania, obejrzyjmy odcinek Idealnej Niani polecony przez widzów. Łapka w górę i subskrypcja, oglądajmy! Czekaj, daj mi sekundę. Przeczytam tylko szybciutko opis, co to w ogóle jest. Idealna niania, na czym to polega? Co to jest idealna niania? Na czym to polega? Przygotowałem się na dzisiejszy odcinek, ewidentnie. Idealna niania. Czyli tak, program polega na tym, że uczestnicy programu zapraszają swoich kandydatów na nianie dla swoich dzieci, po czym wychodzą z domu i zostawiają te nianie z dziećmi plus z ukrytymi kamerami. Co tutaj może pójść nie tak, to naprawdę nie wiem. Zostawianie obcego człowieka ze swoim dzieckiem. Okej. Okay. Tak jest koncept programu, oglądajmy. Ja z Damianem poznaliśmy się w Irlandii. Tam też urodziłam Lenkę. A z racji tego, że Lenka została urodzona w Irlandii i ma irlandzkie obywatelstwo, musi do końca swojego całego życia nosić zieloną marynarkę i kapelusz. Do tej pory w opiece nad Lenką pomagała mi moja siostra Emilia. Natomiast ją czekają dodatkowe obowiązki na studiach, a mi zaproponowano awans w banku, w którym pracuję. Wow, 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 wow! Wybierasz swoją karierę i rozwój osobisty ponad wychowywanie dzieci? Tak bym powiedział, gdybym był partią rządzącą PiS i komentowałbym ten odcinek. Dobrze TVN zrobiłem, tak jak chcieliście, dobrze powiedziałem, to już nie będziecie banować odcinka, już będzie okej, tak? Wszystko dobrze. Myślę, że z Gabrysią znajdziemy idealną mnienie dla Lenki i żadnej kandydatce nie uda nam się zamydlić oczu. Biedna Emilka nie zdaje sobie sprawy z tego, że znajduje się w programie Idealna Niania. Emilka, macie przerąbane. O, kamera w misiu. To mój tata też kiedyś taką kamerę w misiu założył, gdy przychodziła do mnie niania. Tylko, że on tą kamerę założył nie po to, żeby sprawdzać, czy ta niania mi bije. On w innym celu tą kamerę założył. No Jezu. Gabrysia i Emilka to od dzieciństwa zgrany duet. Dlatego z zapałem zabrały się za poszukiwania niani idealnej. Na rozmowę przyszła 75-letnia Danusia. Widzę, że pani Danusia prosto z rejwa przyszła. Skoro prosto z rejwa przyszła na rozmowę rekrutacyjną, a nie poszła spać, to znaczy, że jej naprawdę zależy na tej pracy. Ja bym od razu przyjął. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Idę po tą robotę. Widzę, że pani taka sportowa elegancja, takie zamiłowanie, może pasja. Moją najnowszą pasją jest wyciskanie dzieci. Przyszłam dlatego do waszego dziecka. Ja go nie chcę wychować, ja chcę je wyciskać. Ja rano o 6 już wstaję. Jogging. Później szybki prysznic. Do 16 ścianka. Spinaczkować. Chodakowska się znalazła. A co ty masz ten problem? Co? Przeszkadza ci staruszka, która dba o siebie fizycznie? Co jest z tobą nie tak? To po pierwsze. Po drugie, ta pani właśnie wymieniła większość sportów, których nawet nie znam. Co to jest ta cała ścianka? Co tam się przy niej robi? Jak się wcześniej za siebie nie weźmiecie, skończycie tak jak ja. Znaczy tak, no my też ćwiczyłyśmy, ja faktycznie może pociążę troszeczkę przytyłam, natomiast siostra bardzo aktywnie w dalszym ciągu. My też siostro ćwiczyłyśmy, zdecydowanie. Ubierałyśmy stroje do joggingu, takie leginsy i wszystko, po czym biegłyśmy do parku i w parku kawusie brałyśmy, sobie siadałyśmy i rozmawiałyśmy. To też jest forma sportu. Gimnastyka sportowa. No ale sadełka też troszeczkę tu jest, przydałoby się troszeczkę popracować. To było do mnie? Ta babcia mnie ubliża. Jak to babcie? Przejdźmy do rzeczy najważniejszej. Lenka jest dzieckiem dwujęzycznym. Bardzo zależałoby mi, żeby jednak te rozmowy po angielsku się pojawiły w takiej codziennej opiece. Czy pani dałaby sobie z tym radę? Yes, we can! Język angielski dla mnie nie jest obcy. One, two, three. W zdrowym ciele zdrowy duch? Nie sądzę. Kolejny powód, dlaczego nie komentowałem Idealnej Niani. Czemu oni tak sobie ubliżają i tak się wyzywają? Ja nie lubię, jak tak się robi. Czemu wszyscy nie możemy być dla siebie mili nawzajem? Gapisz się na mnie? Dobra, wracaj na miejsce, na żarty tylko. Co ty kurde dygasz? Co ty dygasz? Muka dypie! Dobrze, to no oczywiście bardzo pani dziękujemy. Na pewno się odezwiemy w najbliższych dniach.
To dziękuję bardzo. Lecę na spinning. Fajne dziewczyny. Za dużo troszeczkę sadełka. No jak mi przyjmą do pracy, to pomogę im ćwiczyć. Może i ciało sprawne, ale pod kopułą to nie wiadomo. O, lokalny zboczeniec się zbliża. Chwila, ja nie kojarzę tego pana. Kto to jest? Przecież ustalaliśmy. Każdy lokalny zboczeniec ma dołączyć do klubu, którego też jestem członkiem, tak? Tam mamy zasady, tak? Może i jesteśmy zboczeńcami, ale z honorem i godnością. I przestrzegamy zasad. Kim jest ten człowiek? Dwie laski same w domu. Łatwizna. Laski są same w domu. Łatwizna. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widzi. Co, ekipa telewizyjna? A nie, to chodźcie za mną, zapraszam. Kamerujcie wszystko. Zobaczymy, pogadamy z drugim. Ja pierdolę! To wy mówicie, że ten program polega na tym, że ludzie szukają niani do opieki nad swoim dzieckiem, tak? Okej. Dobrze, siostra, uciekaj! Olej! A, kosztowności pakujesz. Okej. Okay. Naprawdę myślałam, że zginiemy. Szybciej! Chodź tutaj! Chodź! Bieraj to! Coś to robiła! I wtedy kung fu babcia wkroczyła do akcji. Kung fu babcia! Emila, bierz jakiś knebel! Przywiążemy z ch**na! Rządzie na policję! Halo, policja! Nie no, ustalmy. Może i włamywacz, zboczeniec, złodziej, ale jednocześnie dobrze wychowany. Widzieliście, jak mu knebel wypadł z ust? Sam go ręką przytrzymał, żeby nie wypadł. Dobre wychowanie. Pani Danusiu, co jak co? Ale jutro to ja zapraszam na ten dzień próbny. Lena przede wszystkim będzie z panią bezpieczna. Dobra, ustalmy jedno. Ile pieniędzy mam postawić na taką opcję, że ten włamywacz jest tak naprawdę siostrzeńcem pani Danusi i w ten sposób zapewniają jej cały czas nowe miejsca pracy? Odgrywają taką scenkę, że on jest włamywaczem, ona wszystkich ratuje i dostaje automatycznie pracę. To tylko mi się to wydaje logiczne, dość? Tym bicepsem dałam radę. Pokonałam małolata. Tu, bandyta! Na dzień próbny kung fu Danusia przyszła, a w zasadzie przybiegła. Mam nadzieję, że na 18 się wyrobię, bo mam zumbę. Pytanie brzmi, czego ta pani nie ma. Dobra. Dzień dobry. A co tam pani popija? Ziotonik. Czy mi się wydaje, czy ona powiedziała gin i tonik? Nie. Mi się coś pomyliło? Tak. Pan montażysta, proszę dopuścić jeszcze raz. Ziotonik. Izotonik, dobra. Okej. Ja już myślałem, że tutaj Dominik Boss przyszedł opiekować się dzieckiem. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, powinien dzisiaj przyjechać kurier. Zepsuła nam się pralka, on ją przywiezie. Oczywiście proszę jej nie dźwigać, to jest bardzo ciężkie. Zostawi ją tutaj w przedpokoju. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Cześć. Danusia uratowała dziewczyny przed złodziejem. Czy tak samo wybawi je od obowiązku poszukiwania niani? Dziewczyny będą ją podglądać w ustawionej niedaleko domu przyczepie, nafaszerowanej telewizyjną technologią. Jak każdy z nas oczywiście posiada taką przyczepę pod domem. Tylko ja mam? Kładziemy się na plecy. Kładziemy się na plecy. Tak. Kolega, ile wyciskasz ze trzech przedszkolaków na łapę? No ja mam nadzieję. Oho, alarm dzwoni. Muszę lecieć na górę. Idziesz ze mną? No to chodź. Bo ja muszę poćwiczyć. Idziemy na spinning. O, alarm dzwoni. Chodź, Lenka, na górę. Idziemy sobie zastrzyki w dupsko dać. I co ona będzie robiła teraz? Ty, ale czemu na naszym rowerku? Patrz się, Lenka, i ucz się. Minęło 5 minut. Chyba warto zaznaczyć, że to pan montażysta nie dodał tego napisu. Ten napis był w oryginalnym dokumencie. Comic Sansem napisane. Nie, ja nie żartuję. Ta edycja to nie jest mój pan montażysta, kochany. Oni tak w telewizji to puścili. Czemu słychać stękanie tej kobiety w tle? Jezu! Muszę jakieś białko przyjąć, wiesz? Czy ze mną do kuchni? No, aleluja. Chyba najwyższa pora. O, białeczko, białeczko, widzisz? Ej, dziecko powinno jeść dobre rzeczy, tak. A nie jakieś kuźwa suplementy, białeczko. Zrób jej porządny posiłek. Proszę, usiądź sobie przy stoliku. Dobra, to nie jest pełnowartościowy posiłek. Co ty, kobieto, wiesz o byciu fit? Laska, o co ci chodzi? Lenka dostała pełnowartościowy posiłek w formie proszku. Masz jakiś problem? Przecież instagramerki, które są znane z tego, że znają się na żywieniu, reklamowały Huela, że jest zdrowy, no nie? No, a ciocia Dana tutaj przygotuje steaka. No, i ona będzie jadła steka, a... Ale na jakiś ser. Ach, jakie krwiste stekusie. Ty patrz, ręką. No dobra. Ręką nie trzeba. To mamy tak. Lenka, ja wiem, że powinno się to młotkiem robić, ale pani Danusia ma tyle siły, że ona młotka nie potrzebuje. Ja mam tyle siły, że ja mogę ręką, wiesz? Niezłe buły. Ach, kto to może być? Ach, to ten kurier.
A, dobra, pralka. Czy nie było mowy wcześniej o tym, że jedna z tych dziewczyn dostała awans w pracy i dlatego musiała wziąć opiekunkę? Skoro ona ma czas siedzieć w przyczepie pod domem cały dzień? I jestem ciekaw, jaki awans dostała, bo najwyraźniej też chce mieć taką pracę, skoro jest tyle czasu wolnego. Nie, niech pan nie dosi, ja wezmę. Och, co to jest? Nawet nie wiedzieliśmy o tym, ale najwyraźniej pani Danusia jest w stanie uruchomić ultra instynkt. Co to taka pralka? Ostatnio lodówkę na czwarte piętro wniosła. Czeziula, słuchaj, nie dam rady do ciebie przyjechać. Jakbyś była uprzejma i do mnie przyjechała. Pośladki mi już całkiem klapnęły. Pośladki jej opadły, słyszałaś to? Pytanie, zupełnie randomowe. Chyba przyzwyczailiście się do tego, że często zmieniam temat i ten kanał jest absolutnie randomowy. I w zasadzie już nawet nie polega to na tym, że ja komentuję paradokumenty, tylko bardziej na tym, że ja opowiadam jakieś głupoty. Zmieniając trochę temat. Czemu to wnętrze przyczepy, w których siedzą tej panie, tak dziwnie wygląda? To wygląda sobie jak po prostu zwykły pokój. Kiedy widzieliście ostatnio kwadratową idealnie przyczepę, gdzie macie równe rogi 90-stopniowe? Nie ma takich raczej przyczep. To nie jest przyczepa. One siedzą w jakimś pokoju, gdzie to nagrywają. Więc proszę nie oszukiwać. Witaj, Julenko, witaj. To jakieś zebranie, kuźwa, gospodyń wiejskich? O co chodzi? No troszeczkę no, pośladki mi się całkowicie, widzisz, troszeczkę się zapuściły. Pani Danusiu, niech pani nie siada na tych krzesłach szklanych. Pani diamentowe pośladki zniszczą je. Musisz wyglądać, wiesz? O! I tak będziesz wyglądać. Patrz, ona nie ma brzuszka. Przylepimy ją, żeby patrzyła na nas, czy dobrze ćwiczymy. A my na nią. Halo, a dziecko? Co, dziecko? Jakie dziecko? O, widzisz, jakie tu masz wałeczki? Zima. No, to w lecie jest lepiej. Co to ma być, jakiś klub seniora? Oj, tam ciepiają się już naprawdę. Ja na miejscu Lenki bawiłbym się doskonale, mogąc oglądać coś takiego. O, Lenka, sztywna, patrz. Jedna noga sztywna. Tak, jedna tu prosta. Cudowne, cudowne. Tak, i robimy skłony. Heniowi się spodoba? Na pewno się spodoba. Będziesz pięknie wyglądała. Mam nadzieję, że ułoży sobie to życie z Heniem. Ładowa, okej. Okay. Jak byłam w Meksyku, to taki Meksykanin piękny, taki miał długie nogi. Przewoziliśmy kokainę. Ja byłam taka wyćwiczona, że byłam znana z tego, że mogłam najwięcej kokainy podnieść, prawie 200 kilo. I tak się okroczył koło mnie, ja miałam głowę pomiędzy jego okroczy. Tak? Powiedział tak. Arriva. Adios. Ja wiem, że ten program polega na tym, że tam się dziećmi trzeba zajmować, że one mają być nianiami i w ogóle, ale autentycznie zastanawia mnie teraz historia życia pani Danusi i jej koleżanki. Ile one musiały w życiu zrobić, ile widzieć rzeczy. Cały świat pewnie zjechało. O nich zróbcie serial cały. O, już widzisz, kuci, kuci, kuci. I teraz do przodu. To chyba dlatego, że się kucza. Do przodu. Tu se trzymaj brzuch. Kuci, kuci, Shut the fuck up, ja tu komentuję. Tu mam jeszcze. Taki Matrix, troszeczki. Ona idzie na suplach czy na dopalaczach? Więc po tym szejku może byśmy z tak 10 km joggingu. No potwierdzam, szejki na siłce dobra sprawa. O! Tak naprawdę Coca-Colę tutaj mam, ale ci nie mów nikomu. Ty, jaki jogging? Przecież jest minus 5, Lena zamarznie. Lecimy! 5 km 10. Może być 8. Może 8. Lecimy. One zostawią dziecko, biegniemy szybko, biegniemy. Moment, gdzie panie idą? Mam wszystko nagrane. Miałyście się dzieckiem zajmować. Ach, co ćwiczyć? Rozgrzane, jesteśmy rozgrzane. Lecimy. What the fuck? Danusia ma kompletnie wywalone. Oj tam, no to ja idę biegać, cześć. Co jest życie? Wywalone na to, trzyma się pracy, czy się pracy nie ma. Po prostu idzie się biegać. Może my się śmiejemy, a pani Danusia ma tak naprawdę wielkie problemy z depresją. I bieganie to jest jedyna rzecz, która ją jeszcze uszczęśliwia. Masz depresję? Smutny jesteś? A idź pobiegaj, no! Ona wzięła tą radę do serca. Gabrysia i Emilka, nieco zrażone pierwszymi doświadczeniami, zaprosiły na rozmowę nieco młodszą kandydatkę. To 27-letnia Dorota. Powtarzam, to jest program o poszukiwaniu niani. Co się dzieje? Ogłoszenie o pracę znalazłam w gazecie. To będzie moja przepustka do nowego życia. Taki stan polskiej policji. Wszystko się zgadza. Najnowsza technologia. Podsłuchy. Lasery. W tym samym czasie pan policjant za rogiem. No, jak do siebie. Proszę, zapraszam. Może tędy, jakby pani mogła. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Może sobie pani zdejmie płaszczyk?
Szczerze mówiąc, zmarzłam trochę na zewnątrz, więc zostanę po prostu w ten sposób, dobrze? Nie będzie przeszkadzać. Nie, rozumiem. Przepraszam też bardzo za swój wygląd. Ja zdaję sobie sprawę, że to może wyglądać troszkę niecodziennie. Wpadłam tylko do rodziców, zabrałam, co było w szafie. No, ciuchy zostawiłam koleżance w Anglii. A w Anglii, tak? Tak. Słyszałam o takim miejscu. Siostra, ona jakaś światowa jest. A, w Anglii, tak? Tak, dopiero wróciłam. Pracowałam w okolicy Londynu. Jako babysitter. Lexi, shut the fuck up! Jako kto pracowałaś? Opiekunka? W jaki sposób pani lubi spędzać czas z dzieckiem? Generalnie no to w zależności od tego, jak dziecko ma upodobania. Wiadomo, że każde jest inne, niektóre lubią bajki. Istnieje też taka szansa, jak się już wynajmuje opiekunkę, to proszę, żeby ta opiekunka zajmowała się tym dzieckiem, a nie tylko puszczała mu bajki całe dzieciństwo temu dziecku. Ja nawet nie żartuję. Moich rodziców nie było stać niestety na opiekunkę, więc ja opiekunki nie miałem. Mama pracowała, tata pracował, więc ja pół dnia byłem w przedszkolu, drugie pół dnia oglądałem bajki w telewizorku. I właśnie dlatego taki jestem jak teraz. Mamo, jestem sexy. Czadowy. Jestem śliczny. Dzisiaj planowałyśmy małe zakupy. Tak. Jakby pani była uprzejma zostać dzisiaj z Lenką. Ja mogę pokazać, ona się bawi w pokoju. Dobrze. Nareszcie ktoś, kto rokuje. Lenka tak naprawdę nie za bardzo lubi zostawać sama. Lenka, czy rodzice cię zmuszają do spania w tym maluteńkim łóżeczku? Lenka, mrugi dwa razy, jeżeli tak. Wyślemy pomoc, obiecuję! Dobrze, w takim razie ja was zostawiam. Bawcie się ładnie. Na razie, pa! Dobrze, do zobaczenia. Jak mawiają, próba nie strzelba. To co? Dobra, to pakuj książki w takim razie. Te, co mi się podobają. No. Nie no, ale ten płaszcz to mogłaby już zdjąć. Przecież jest tak gorąco w domu. No tak, bo osadzeni w Polsce noszą takie typowe klisze filmowe stroje więźniów. Źródło informacji? Trust me, dude. Trust me. Jen, co to jest? Co ona tam ma napisane? Zakład karny? Co ona się kuźwa? Schoinki urwała? Ty, co ona ma na rękach? Nie widziałam. Jakieś bransolety? Oj, te kajdanki to chyba po upojnej nocy jej zostały. Ta pani Kasia wczoraj urodziła, że nie kumba, co tutaj się dzieje. Jakim cudem ona się swojego własnego dziecka nie zabiła? To mnie zastanawia, skoro jest taka głupia. Co, ona kluczyka zapomniała? Może zgubiła? W pościeli? Nie, autentyczne pytanie. Jak pani dostała awans, jak pani ma jednocyfrowy IQ? What the fuck? Zaraz nam podłogę poniszczy. No tak, podłogę poniszczy. Kurde, tylko nie podłoga! Pomijmy fakt, że osadzona, która uciekła z więzienia, zajmuje się właśnie naszą córeczką nieletnią. Ten fakt pominiemy. Kurwa moja, podłoga! Chyba mi się to już nie przyda. Schowaj nóż, bo się dziecko przetnie. Spoko, rodzinka. Chyba się nadam na mamuśkę, co? Na mamuśkę? Co? Wracając jeszcze do tematu, w ogóle to sugerowanie, że prawdziwi osadzeni w polskich więzieniach noszą takie klisze ubrania w paski. To jest głupie. Siema, łysy. To akurat, że ma znajomego, który nazywa się łysy, w żaden sposób nie jest podejrzane. Każdy z nas ma znajomego, który nazywa się łysy. Tak samo każdy z nas ma znajomego, który nazywa się rudy. Co to jest, kurde, spa w naszym domu? Jakiś chillaucik, no bez przesady. Potrzebuję od ciebie, żebyś mi skombinował papiery. Słup to blondynka takiej średniej długości włosy. Potrzebuję peruki. Dlaczego to znowu o mnie mówi słup? Jednocyfrowe IQ, jednocyfrowe. Zaraz się okaże, że to jednocyfrowe IQ to jest dosłownie jedynka. A może ty coś kminisz, ja w ogóle nie wiem, o czym ona mówi. Dobra. Nie wiem, o co chodzi. 4 lata kąpieli z klawiszami. To akurat, proszę pani, nie jest normalne, żeby brać kąpiel ze strażnikami. Powinna pani to gdzieś zgłosić. W moim domu, w mojej wannie, pełno piany, już nie chcę mówić, ile ta woda kosztuje. I jeszcze w dodatku kuźwa się umawia z jakimś fagasem. No bez przesady, niech się pobawi z tym dzieckiem. Słupa to ja zaraz z niej zrobię, masakra. Chodź, Lenka, pokażę ci zabawę, którą poznałam w więzieniu. Słyszałaś o przypalaniu papierosami? Zbieraj te swoje brudne fatałaszki. Ja pierdzielę, kradnij ciuchy. To były moje ciuchy? Tak. To już nie będzie potrzebne. Ani to.
dziecko? Jeszcze raz. Lasery, podsłuchy, kamery, technologia. W tym samym czasie pan policjant. Widać mnie? Widać? To się słucham bardziej może. Ale nie widać. Dobra. Jedziemy zobaczyć trolle. To dupy polecisz, zaraz stąd wylecisz. Co robisz? Ja? Przebieram się. Tak jak moja mama? O, a twoja mama też uciekła z więzienia? A, podobnie. Zobaczymy, czy będę podobna, co? Powiesz mi? Ta zdzira podszywa się pod gabrysie. Mogłabyś do mnie mówić, mamo? Tak. To dawaj. Kim jestem? Mama. A jakbyś była głodna, to jak zawołasz? Mama. No porąbało cię, głupi babsztyl! Ja tutaj się nikogo nie chcę naprawdę czepiać. Ale umówmy się, one zaprosiły tą opiekunkę po prostu z ulicy. Jakaś kobieta z ulicy im przyszła i oni po prostu ją zaprosili do domu, no. Trochę też ich wina, tak tyci, no nie? Dzień dobry. A ta peruka tak realistycznie wygląda. Chciałabym kurs na lotnisko. No tak, bo osoba w ten sposób wyglądająca przejdzie przez kontrolę na lotnisku. Tak. Kiedy będzie taksówka? Wspaniale. Rany boskie, ona chce mi porwać dziecko, idziemy, porąbana! Zrób patrzcie, ale Luzia! Ja mam na wszystko dowody! Zostaw mnie! Zostaw mnie, policjanci! Zostaw mnie, bo co? Bo jestem rudy! Rudy się nie dostał! Ach, ten jeden pojedynczy policjant jeżdżący na akcję samotnie. Tak. Wieczorem w telewizji mówili, że to jakaś poszukiwana nożowniczka z Sosnowca. Nie, no tutaj trzeba docenić. Naprawdę wykwintnie im idzie szukanie niani. No, ale też z drugiej strony nie możemy się czepiać. Sosnowca to jest tam każdy prawie nożownikiem. Zawiedzione niepowodzeniami z kobietami, Gabrysia i Emilka postanowiły na casting zaprosić dwóch mężczyzn. Pierwszy, dość ekstrawagancko ubrany jak na trzaskający mróz, to 23-letni Ksawery, który prowadzi zajęcia z jogi. Umysły dorosłych są pogrążone w iluzji. Jednak umysły dzieci są czyste, niczym tafla wody. A umysł pana Ksawerego jest pogrążony w troszeczkę innych oparach. Powie pan nam kilka słów o sobie. Z przyjemnością. Jestem nauczycielem jogi, uczę jogi dzieci i sam praktykuję w sumie od kiedy miałem 3 lata. Naprawdę? Ja również jestem zafascynowana tą filozofią. O nie! Basicowa biała laska zainteresowana jogą. I co? Ona bardziej skupia się na balecie? To ćwiczy w niej, no, taką dyscyplinę. A, dyscyplina to okej, ale na dłuższy czas to balet jest jednak stratą czasu przy jodze. Rozumiem, natomiast to jest mała dziewczynka. Chciałabym, żeby również w tym balecie się odnalazła. Pani, mała dziewczynka czy stary mężczyzna, to nie ma znaczenia dla nas joginów. Liczy się dusza. Jego głos działa na mnie kojąco. Fantastycznie, naprawdę. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Ale Lenka jest za mała na coś takiego. O Jezu, to jest jeden z tych ludzi, którzy chodzą bez skarpet w miejscach publicznych. Jajks! Za mała na jogę? Czego on może nauczyć Lenkę? Założyć nogę na głowę? Joga to jest najszybsza droga do oświecenia. Może i ja bym się załapała na jakąś darmową jogę u niego? Mógłbym panią też wziąć na jakieś lekcje. Ja myślę, że porozmawiam z siostrą, postaram się ją przekonać i na pewno w najbliższym czasie odezwiemy się do pana. Dziękuję bardzo. Ta rodzina ma świetną energię. Chyba bogaci są. Warto tutaj się zakręcić. Robi się ciekawie. Drugi kandydat zaproszony tego dnia przez dziewczyny to 57-letni Hubert, dla znajomych Hugh. Ach tak! Wyznawcy totalitaryzmu i takiego jednego pewnego malarza są zdani z tego, że zostają nianiami. Znalazłem ogłoszenie tych sióstr. W mojej branży taki duet to gratka. Dzień dobry. Tylko ja mam dziwne wrażenie, że on nie chce zostać nianią? Tylko ja? Wow. Ja się dokładnie tak samo zachowuję, jak poznaję kobietę. Pychota. Wspaniałe dziewczyny. Co wy tak poubierałyście się pod szyję? Ja muszę piersi zobaczyć. Panie drogi, ja chcę piersi zobaczyć. Proszę pana, my piersi nie pokazujemy. Chce pan moją córeczkę zobaczyć? Tam jest w tym pokoju. Proszę pana, zapraszam. Odpowiedzialna matka! Inaczej, proszę mi powiedzieć, jakie jest pana doświadczenie?
Z siostrami jeszcze nie miałem doświadczenia, ale z lesbijkami tak. Siostry w duecie, jak się to mówi, zagrają na flecie. Ha, 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 ha. Z dziećmi doświadczenie, proszę pana, pytam. No, no, never. Dzieci nie. To jest więzienie. Oczywiście pokażę wam parę zdjęć swoich. Proszę bardzo. Żeby was ośmielić, ja sztukę robię. Co się dzieje? Kamerzysta też sztukę robił. Dzieci? No, 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 no. Niepełnosprawny mężczyzna, nad którym się znęcamy na filmiku? Zapraszam serdecznie. Co, my jakieś króliczki Playboya jesteśmy, czy co? Przecież panie zamieściły ogłoszenie. Wyraźnie napisane tutaj. No, proszę zobaczyć. Opiekunka dla dzieci. Panie, pod siódemką. Jakie porno, to pod siódemką. Skarskie, no. Mówiłam. No. Gdybyście się jednak, panie, zdecydowały, to proszę mój numer. Panie, wypierdaj stąd! Wypadź z tego domu! Niech pan stąd wyjdzie, proszę mi to natychmiast wyjść! Ale ja wezmę tą wizytówkę tak na później, dobra? Proszę wyjść stąd! Ale szkoda tych sióstr. No nic, pędzę do sąsiadek. Swoją drogą, ciekawe, czy te skalskie faktycznie się zdecydują. Te małpy wredne, które nam zawiniły tylko tym, że mieszkają obok nas. Walcz skalskie! Gabrysia jest tak zestresowana, że musi odblokować swoje czakry przepełnione złą energią. Shut the fuck up, shut the fuck up! Popołudniowa praktyka dostarczyła mi mistycznych doznań. Teraz czas, abym stawił czoło mojej karmie. Dobra. Panu to tak nie za zimno? Dzień dobry. Nie jest mi zimno. Całą noc medytowałem w takiej temperaturze. Przepani, żadne ludzkie zagrożenia, takie jak zimno czy głód, mi nie grożą, dobrze? Po czym wychodzę, on wpiernicza. Rozumiem. No dobrze, tą kwestię pozostawmy. Lenka jest bez obiadu. W lodówce zostawiłam kurczaka. Tak za pół godzinki proszę jej dać. Chwila, w ogóle moment. Stop. Czy ten program próbuje mi wmówić, że dzieckiem trzeba się opiekować? Nie może po prostu mieć dziecka i go zostawić spokojnie, sobie samo radzi i rośnie samo? Bo ja mam syna w pokoju obok. Zaraz wracam. 5 minutes later. Tak, nie żyje. Czy dzięki Xaveremu dom dziewczyn stanie się oazą spokoju? Okaże się, bo dziewczyny mogą go podglądać dzięki specjalistycznemu sprzętowi. Po prostu położyli kamerę cyfrową na stole. Myślę, że to jest ten czas, abym wprowadził cię w najpiękniejszą tajemnicę istnienia. A mama Lenka przekaże ci właśnie największą tajemnicę ludzkości istnienia. Mama, jesteś gotowy? Wszystko jest kontrolowane przez wiewiórki! Wiewiórki kontrolują cały świat, Lenka! Lenka, słuchaj mnie! Takie jogi zaczynamy od najprostszych siadów. Tak, aby móc spokojnie rozluźnić się w pozycji medytacyjnej. Aby móc poczuć swój oddech. A nie ma nic bardziej uczącego koncentracji niż stanie na głowie. Ja jestem w szoku. A co, będą ćwiczyć z Leną? O Jezus Maria, on fikołki zaczyna robić, a Donata nawet nie było. Dupa mu zaraz wyskoczy, jeszcze dziecko przestraszy. Lenka, spójrz na mnie. To jest prawda, to jest miłość. To jest tu i teraz. Widzisz ten idealny pion? Wiesz, jak ciężko jest to osiągnąć? To jest szósta pozycja jogi. No, tobie się to podoba. O, piękny kwiecie. Przetestuję na tobie moje zdolności telekinezy. Co on robi? Co? Czym się te panie tak ekscytują? Przecież to jest zupełnie normalna rzecz. Co, nie widzieliście nigdy buddyjskiego mnicha, który przy okazji jest Polakiem i nie jest mnikiem, który kontroluje przedmioty? Czy to ego próbuje mnie schwytać? Czy to ty, anielska energia, mówisz mi, abym spróbował z czymś mocniejszym? Anielskiej energii chodzi o wódkę. Czy ty, przedmiocie martwy, zgodzisz się ze mną na tą podróż? Podróż w świecie telekinezy, w świecie duchowym. On się też musi odkryć. Jezus Maria, co się dzieje? Czy ty, anielska mocy, życzysz sobie, żebym przesunął te przedmioty po co mojej magii? Czy możemy się umówić, czy ten koleś chciał po prostu mi zdemolować mieszkanie? Potrzeba mi coś ostrego, aby naprawdę przetestować moje oddanie. To się nada.
Co on będzie segregował śmieci, czyścił butelki, o co chodzi? Pani, kazałeś mu pokroić kurczaka, pewnie go ożywi. Rany boskie, tam jest Lena! Ach, te ludzkie metody. Co on robi? O tak. Świetnie. Matko boska, Lena rozetnie sobie rękę. Jakbyście się, kochani, zastanawiali, co wasze matki, córki bądź żony robią na spotkaniach jogi, na siłowni, gdzie właśnie noszą te swoje leginsy i wszystko, to właśnie dokładnie to robią. Chodzą po szkle, przesuwają przedmioty za pomocą umysłu, czy choćby niszczą telewizory. Magicznie się tutaj zjawił. Wow! Ja pierdolę. Podobno tylko najbardziej zaawansowani są w stanie się na nim położyć. O. Spróbujmy. Spokojnie, jeżeli ma to wyćwiczone, będzie okej, okay, tak? Niech lęki poprosi, żeby spróbowała. Ten pan jest wyćwiczony w ten sposób, że on od małego sobie wbijał małe gwoździe pod skórę, tak? I się po prostu uodpornił. I teraz jest odporny nawet na duże gwoździe. Jeśli będziesz praktykowała 5 godzin dziennie, tylko 5 godzin dziennie przez 20 lat, być może dojdziesz do tego poziomu. Jaki on musi mieć czysty umysł. Nieskażony jedną myślą. Trochę jak ja. Pomyśl sobie, jaki on musi mieć czysty umysł, że jego to nie boli. Naprawdę. K***a mać. Co? Alrighty then. I co? Masz to oazę spokoju. Ale dlaczego on używa takich słów przy Lenie? Nie może używać takich słów przy Lenie. Za co? Ja tu się z tobą stwórczo jednoczę. Jakie mam efekty? Co, gwoździa mi podstawiłeś? Żeby tylko Lenka się nie przestraszyła. Długo jeszcze to będziemy ciągnąć? Nie no, spokojnie, musimy dobić te 32 minuty odcinka, bo TVN tego wymaga, tak? 32 minuty trzeba. Czas posprzątać ten bałagan. Na szczęście mam jeszcze trochę energii. No. Mam nadzieję, że zniknie, tak jak ten bałagan. Czuję, że mogę wznieść się trochę wyżej. Ten dywan ma dobrą energię. Gdzie on polas? Znowu zniknął. Ta szata bardziej się nadaje dla mojej oświeconej praktyki. Ja wam się szczerze przyznam, co chwilę zapominam o tym, że tam gdzieś w tle jest dziecko. To jest program o szukaniu opiekunki dla dziecka. Gdzie jest Lenka? Co się z nią stało? Od paru minut jej nie widziałem. Teraz zniknę. Nie ma mnie. Witaj, mój przyjacielu. To przestaje być śmieszne, tam jest moje dziecko. Wężu, który nosisz duszę. Przecież ten wąż zaraz zaatakuje Lenkę. Zalewitujmy zatem razem, ponieważ to ty byłeś moim guru 12 wcieleń temu. No, patrz, odlot. Tutaj się to źle przycięło niestety, no przykro mi. Nie no, ja tak nie chcę autentycznie obrażać, ale państwo z TVN-u, kochani, zatrudnijcie moich montażystów, oni już lepiej potrafią przyciąć, niż tutaj ta jego szata. Ewentualnie możecie też mnie zatrudnić, ja wam to za 15 zł zrobię lepiej. Rany boskie, zaraz wyjdzie z tego koszka, bo że mi lecimy. Nie, idziemy. Te śmiertelniczki wyrwały mnie z mojego stanu samadhi. Komuś imponuje jeszcze ta sztuczka z tym lewitowaniem i trzymaniem laski? Czy już wszyscy wiedzą, jak to się robi? Wszyscy, prawda, to wiedzą, prawda? Widzieliście ten film na YouTube, jak to tłumaczę, jak to robi? Mam nadzieję, prawda? Jak nie, to sobie wygooglujcie. A co ja jestem, żeby wam pokazywać? Sami sobie wygooglujcie. I tak za darmo wam robię te odcinki. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka Idealnej Niani. To jest co chwila szokujące, jak sobie przypominam nagle, że tutaj chodzi o to, że oni szukają opiekunki dla dziecka. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrypcję, a w komentarzu napiszcie: proszę TVN, nie banuj! Wspólnie złączymy siłę, to może TVN nie zbanuje! Dziękuję wam jeszcze raz i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Nie wiem, czy będzie następny odcinek Idealnej Niani. Zobaczymy, jak się ten przyjmie. Więc lepiej wyślijcie znajomym, żeby dużo osób to obejrzało. Dobro! Czołem!